Poznań finds itself on consistent... Bonjour, guten tag, dzień dobry. Każde z tych powitań można było usłyszeć podczas otwarcia obcojęzycznego centrum na Wydziale Anglistyki UAM. Nowa placówka skupiona jest wokół hasła Bilingualism Matters. Robimy badania na temat bilingwalizmu i w związku z czym to jest ta podstawa badań językoznawczych, która nas łączy z centrum Bilingualism Matters. Bilingualism Matters posiada kilkanaście placówek w różnych miejscach Europy. Nowo powstały ośrodek na Wydziale Anglistyki UAM jest pierwszym tego typu w Polsce. Do jego zadań należy m.in. prowadzenie badań na temat dwu- i wielojęzyczności. We would like to, for people to know about the results of research so that they can make better decisions. Przy tych wszystkich badaniach naukowych nie można zapomnieć o nieodłącznym elemencie życia naukowego – studentach. We have lots of students who help us with many of our projects as volunteers, and without them we wouldn't be where we are. Wygląda na to, że otwarcie Bilingualism Matters na poznańskim Wydziale Anglistyki to dobry krok w stronę popularyzacji wiedzy, a w efekcie zwiększenia świadomości ludzi na temat wagi, jaką w XXI wieku stanowi zjawisko dwu- i wielojęzyczności.